lipidowej skóry. Dobry wieczór, zapraszam na wiadomości pogodowe, a sporo będzie się działo w pogodzie, taka odsłona bardzo jesienna. Jeżeli chodzi o temperaturę, to przyjemnie, opadów nie zabraknie, na to też nie narzekajmy, bo deszcz jest jak najbardziej potrzebny, ale uwaga na mgły, bardzo gęste, w nocy ograniczą widzialność do 100 metrów, miejscami nawet bardziej i to na przeważającym obszarze kraju. Jedynie krańce zachodnie mogą być z lepszą widzialnością, ale będą miejsca, w których mgły utrzymają się przez cały kolejny dzień, ale o tych miejscach powiem za chwilę. Skupmy się jeszcze na temperaturze, jaka czeka nas tej nocy. 3 stopnie Suwałki, 6 Warszawa, Łódź, Poznań, 7 Katowice, Wrocław, w Zielonej Górze będzie 8 stopni. W drugiej połowie nocy może przelotnie popadać nad krańcami północno-zachodnimi do 2 mm. No to zobaczmy, jak kształtuje się prognoza na wtorek. We wtorek na ogół pochmurno i mglisto przez cały dzień. Na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, ale wtedy mgły ograniczą widzialność do 400-800 metrów. Jednak rano w wielu miejscach będzie naprawdę trudno. Opady deszczu Wielkopolska, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie i Kujawy, a na termometrach od 8 stopni w Suwałkach do 18 w Rzeszowie. W kolejnych dniach temperatura będzie bardzo podobna, tylko strefa opadów będzie się przemieszczać z zachodu na wschód, później znów pojawi się na zachodzie i niezmiennie Suwalszczyzna najchłodniejsza, 8-7 stopni to na kolejne dni. Ale dobrze, że choć trochę popada, tylko naprawdę uważajmy na te mgły w ciągu najbliższych godzin. Dziękuję, dobrego wieczoru.